Cześć kochani. Cześć. Jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj to znaczy 22 lutego, czyli za jakieś 6 dni mamy luty z głowy. Zaczyna się marzec, wiosna, lato i tak dalej. I jesteśmy dzisiaj w Oba na plaży numer 15 naprzeciwko hotelu Kajla. A dlatego, że obiecałyśmy naszemu turyście, że tą plażę pokażemy. A pokazujemy ją, o właśnie, w takim stanie, w jakim jest. Nawieźli piachu, robią remonty. Bufet też będzie remontowany, jest remontowany, tak jak widać, bo od kwietnia to wszystko tutaj ma ruszyć pełną parą. No, przejście tam jest właśnie podziemne, też w remoncie widziałyśmy. Tak, bezpośrednio z hotelu na plażę. Także nie przejmujcie się, kochani. Wszystko będzie bardzo pięknie i fajnie. Nowy pomost też kładą, te dechy, wiadomo, bo tu były wichury różne i podłużne, ale teraz będzie dobrze. Kawałek Alanii możecie stąd też pooglądać sobie z portem, z czerwoną wewieżą. Widać ją? Widać. Zooma zrób, kochana. Zrobiłam. Dobrze. No, co jeszcze, kochani moi? Od 1 marca w Turcji są wszelkie rozluźnienia już przewidywalne. Jakie, gdzie i kiedy, to wszystko zależy od tego, województwami to będzie szło. Które województwa będą miały najmniejszą zachorowalność, najmniej zajętych miejsc w szpitalu, najmniej zgonów spowodowanych z tej cholery korony, no i najwięcej wykonanych szczepień. I te województwa będą na pierwszym planie szły. A jakie będą te rozluźnienia? No wiadomo, restauracje, kawiarnie będą pootwierane. Co się tyczy testów, no to niestety jeszcze nic nie wiemy. Czekamy na wiadomość z dnia na dzień. Dzisiaj ma być jakieś posiedzenie tam w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej łącznie z Erdoanem. Mają pewne ustalenia wprowadzić, ale wierzcie mi, na bieżąco, jak tylko jakąś wiadomość złapiemy, to co robimy? Przekazujemy. Natychmiast wam. Ale musi być to wiadomość potwierdzona, która została, że tak powiem, ujawniona w wiadomościach w telewizji tureckiej. A teraz popatrzcie sobie trochę na to morze, nasze morze. Jeszcze załączymy zdjęcia, słuchajcie, z zewnątrz Kajli, bo ja obiecałam z kolei naszym turystkom. No jak obiecuję, to musi dotrzymać, bo jak nie, to także wiecie. Dołączymy jeszcze zdjątka. A plaża wygląda tak. Plaża wygląda tak w trakcie remontu. W trakcie remontu, tak. Od kwietnia, jak to ruszy, naprawdę z tą plażą nie były. I to o połamanych łóżkach na plaży, to może jakiś turysta wskoczył z rozbiegu na wyrko i połamał. Ale to się zdarza wszędzie. Także co my robimy? Was pozdrawiamy i na was czekamy. A teraz to się tak odbywa, kochani moi. Przyjeżdżacie do hotelu Kajla, byłej tak. Kasi, do Oba. Tutaj was wysadzają, wprowadzają, a później co robicie? Wychodzicie z hotelu, idziecie za mną, za moim paluszkiem. Tak. Gdzie wchodzicie? Bezpośrednio? Do wujka i Mariolki, no. I to tyle na ten temat. Buziaki, kochani. Praniu. Pa.